Witaj, z tej strony Bartosz z bloga wideoninja.pl. Dzisiaj chciałbym Ci zaprezentować lekcję wideo do kursu YouTube, a mianowicie to, w jaki sposób dobierać frazy, słowa kluczowe do naszych filmów. A skoro tworzymy już jakieś filmy, chcielibyśmy, aby dotarły one do jak największej ilości osób. Dodatkowo prawidłowy dobór fraz pozwoli nam na większy ruch z wyszukiwarki Google, ponieważ nasze filmy na YouTubie można zacząć pozycjonować dla Google. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, w jaki sposób pozycjonować owe filmy, proszę Cię, abyś zostawił komentarz pod nagraniem. Będę starał się przekazać Ci tą wiedzę również tutaj na tym kanale. Ok, musimy zalogować się na taką stronę jak adwords.google.pl łamane przez Keyword Planner. Następnie logujemy się na konto AdWords. Jeżeli nie mamy takiego konta założonego, no oczywiście te kroki musimy poczynić, ponieważ to narzędzie jest niezbędne. A jak wiadomo, YouTube należy do Google'a, a Google generuje najwięcej wyszukiwań w Polsce. Dobrze, mamy już tutaj jakby kokpit naszego Google AdWords i teraz wybieramy sobie pobierz liczbę operacji wyszukiwania dla listy słów kluczowych lub pogrupuj je w grupy region. Wpisuję sobie teraz słowa kluczowe, które chciałbym porównać ze sobą. Te, które będą generowały największy ruch, będę starał się tak nazywać swoje filmy na YouTubie. Tutaj na potrzeby tego nagrania szkoleniowego będę tworzył frazy kluczowe z frazą również kluczową Adobe Premiere Pro, ponieważ wiele materiałów, które są na moim kanale, dotyczą właśnie tego oprogramowania. No i tutaj wpisuję sobie frazy, które początkowo mnie interesują, po to, aby później to porównać. OK. Na początku wybierzemy te 5 fraz i klikamy pokaż liczbę operacji wyszukiwania. Oczywiście kierujemy to dla Polski. Czekamy na nasz odpowiedzi. I teraz tak, możemy jeszcze kliknąć na podpowiedzi i tutaj mamy właśnie średnią miesięczną liczbę wyszukiwań. I tak naprawdę widzimy tutaj tylko warto, jakby tworząc filmy oraz tytuły, zainteresować się tylko tutorial Adobe Premiere Pro oraz kurs Adobe Premiere Pro, ponieważ one generują jakieś tam wejścia, tak? Resztę można sobie odpuścić albo przełożyć je na drugi plan. Tutaj mamy jeszcze ile miesięcznie wyszukiwań było w danym miesiącu oraz roku. I jak widzisz, tutaj jest około 40 wyszukiwań miesięcznie, także nie jest to jakby zbyt duża liczba. Oczywiście im więcej takich słów kluczowych wpiszemy, tym będziemy mieli szerszy podgląd naszego jakby pozycjonowania filmów oraz dobierania słów kluczowych. Drugą opcją, tak jak już Ci wcześniej pokazywałem, raczej pisałem, bo to dotyczy również mojego wpisu. Wpis ten, tutaj będzie taka belka, możesz kliknąć oraz przejść na tą stronę. Można również korzystać za pomocą podpowiedzi YouTube, ale o tym zobaczysz w moim wpisie na blogu, na którego serdecznie Cię zapraszam. To tyle, pozdrawiam, Bartosz. Jeżeli podobał Ci się owy tutorial oraz podoba Ci się moja inicjatywa, to serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. Tutaj znajdziesz odnośnik do owej subskrypcji.